I proszę, w razie kryzysu z prądu jesteśmy uratowani. Nie możemy narzekać. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. To się będzie paliło, będzie oświetlało. Radzę Państwu, ażeby w sklepie kupić sobie taką lampę. To jest bardzo dobre. Dobra metoda. I dobre narzędzie na brak prądu. Oczywiście świeczki, jak najwięcej świeczek. Ale oprócz tego proszę też takie wonne aromaty, które się też można zapalić, wsadzić do dzióbka. I podczas kiedy prądu będzie brakowało, kiedy będzie już ten krytyczny moment, przełom stycznia, lutego, to można oświecać sobie właśnie w ten sposób mieszkania.